13 kwietnia, cześć, witam serdecznie w programie Od Ucha dla Ucha. DJ Ucho, Dariusz Ślęzak, po raz kolejny wtorek i po raz kolejny rozmowa z naszym mistrzem sportu o muzyce w jego życiu. Ale zanim ta rozmowa, bo już nasz gość czeka uśmiechnięty i to mi się podoba, to będzie naprawdę dobry dzień, poza tym, że no w moim Piotrkowie Trybunalskim sypie śnieg, słuchajcie. Mamy piękną zimę tej wiosny, ale miejmy nadzieję, że to już ostatni śnieg. Kalendarium. Szybko, bo też nie chcę tutaj przetrzymywać naszego gościa. Kalendarium 13 kwietnia. Słuchajcie, w 67 roku sala kongresowa, wypełniona po brzegi, szaleństwo, podwójny koncert Rolling Stonesów. Tak jest, to już tyle lat, 67 rok. Dlatego też ta koszulka dzisiaj założyłem po raz kolejny. Nawet chyba ostatnio miałem, kiedy to było 50-lecie tego słynnego jęzora, tego logo. Moi drodzy, a więc Rolling Stonesi szaleją w sali kongresowej 13 kwietnia. My też szalejemy, ale dokładnie 20 lat temu premiera filmu Dziennik Bridget Jones. I dlaczego o tym mówię? Bo tutaj też jest taki muzyczny, mały epizod, fantastyczny utwór Dziewczyn od pogody, The Weather Girls, wykonany przez Jerry Halliwell. To jest piosenka It's Raining Men, dokładnie 20 lat temu i to mniej więcej brzmiało tak. It's raining men. Tak tylko dla przypomnienia, bo to naprawdę fantastyczny numer zrobiony przez Jerry.
Teraz, moi drodzy, dzisiaj urodziny, swoje 83. obchodzi człowiek, który, nie wiem czy wiecie, ale w 57 roku był wicemistrzem rajdu Polski. Fantastyczny rajdowiec, ale też perkusista, kompozytor i piosenkarz Andrzej Dąbrowski. Do zakochania jeden krok, ten przebój na pewno też zna mój gość. W końcu, słuchajcie, kto nie zna tej piosenki? Andrzej Dąbrowski, a więc najlepszego dla pana Andrzeja. Dzisiaj również Tomasz Dziubiński, można powiedzieć prekursor polskiego rock'n'rolla. Człowiek, który pracował z takimi gwiazdami jak Krzysztof Krawczyk, jak Jerzy Połomski, jak Krystyna Prońko, czy Ada Rusowicz, no Wojtek Gąsowski. Wiele tych fantastycznych artystów, razem z nich gitarzysta, kompozytor Tomasz Dziubiński, również najlepszego. Jeśli chodzi o zagranicznych artystów, to jeszcze nie wiem, czy wam to powiem, ale Peebo Bryson. Peebo Bryson, amerykański piosenkarz, dzisiaj obchodzi 70. urodziny. I słuchajcie, no, dwie statuetki Grammy, jedna za piosenkę z Celine Dion, ale my wszyscy, myślę, kojarzymy go tutaj z tego utworu z Robertą Flack. Posłuchajcie fragmentu. Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us. Słuchajcie, no ja się zasłuchałem, ale to jest fantastyczna ballada Tonight I'll Celebrate My Love. Moi drodzy, a więc jeszcze jeden, Lubega, Mambo Number 5, też dzisiaj obchodzi swoje urodziny, kojarzycie? Każda impreza, na każdej imprezie gdzieś tam musi się pojawić. Jeśli chodzi o sportowców, to dzisiaj urodziny obchodzi fantastyczny obrońca Kazimierz Węgrzyn, teraz komentator Kanału Plus, piłkarz, mistrz Polski, zdobywca Pucharu Austrii, no grał w Widzewie, grał w Pogoni, grał oczywiście w Wiśle Kraków, właśnie z którą zdobywał Mistrzostwo Polski. I Mariusz Czerkawski też ma dzisiaj urodziny. Mariusz, najlepszego. Mariusz, mam nadzieję, nasz fantastyczny wokalista, też będzie moim gościem. Już trwają jakieś małe rozmowy. Przecież ostatnio spotkałem się z nim ładnych parę lat temu, ale myślę, że nawet w Soczi się spotkaliśmy z Mariuszem Czerkawskim. No to chyba, jeśli chodzi o historię, tyle. A teraz czas na przedstawienie tego, który czeka, tego, który się zgodził, i ja się tak cieszę. Słuchajcie, jak ci, którzy obserwują program Od Ucha dla Ucha, wiedzą, że trwa już dokładnie rok, prawie, bo 11 maja będzie rocznica. Mam nadzieję, że tutaj coś specjalnego się wydarzy, ale dzwoniłem do Pawła od wielu, wielu miesięcy, no i udało się. Słuchajcie, udało się, mam nadzieję, że to będzie fajna rozmowa, wierzę w to, bo w końcu on jest zawsze uśmiechnięty, z tego słynie, czterokrotny mistrz świata, mistrz Europy. No można by tutaj wymieniać, rekordzista Polski, o kilka centymetrów pokonał tego, którego teraz tam ostro trenuje, bo przecież w końcu trwają przygotowania. Witam, razem ze mną jest dzisiaj Paweł Fajdek. Witam cię, Pawle. A witam, cześć. Witam, bardzo się cieszę i dziękuję ci, że zgodziłeś się na rozmowę. Jak kilka tych moich SMS-ów było, chyba ze 100. Nie, ze 100 to nie przesadzajmy, ale rzeczywiście no, sporo się musiałeś napracować, żebym tutaj się pojawił. No niestety tak czasami jest, że po prostu no, nie ma okoliczności sprzyjających. Zawsze jakoś wyglądało to tak, że coś się działo, jakieś były problemy, albo było niestabilne łącze i nie było możliwości gdzieś tam się dogadać, albo ja miałem coś na głowie, albo byłem w domu, gdzie totalnie czasu nie mam, bo cały czas gdzieś tam poświęcam dziecku, które rzadko mnie widzi, więc no, mamy 13 kwietnia, to już będziesz mógł sobie zapisać jako kolejną rzecz na 13 kwietnia, że się zgodziłem. Zawsze mówiłem, że 13 to jest moja szczęśliwa liczba. Posłuchaj, teraz jesteś, nie jesteś na Stadionie Śląskim, bo widzę na twojej koszulce Stadion Śląski, ale to chyba twój partner również tam też przecież trenujesz i walczysz. Tak, jestem ambasadorem stadionu, jestem z tego bardzo dumny. Najpiękniejszy stadion na pewno w Europie, na świecie, na wszystkich jeszcze nie byłem, a w Europie na większości, także dla mnie najpiękniejszy i naprawdę pozdrawiam wszystkich ze stadionu. Ale jesteśmy obecnie w Portugalii, tak. Ja przed sobą mam piękny widok na ocean, plaża 250 metrów ode mnie. No ale nie po to tu jestem, przyjechałem tu trenować.
I razem z Słuchaj, jak Szymonem, razem mówisz plaża 200 metrów ode mnie, ja spoglądam za moje okno i uwierz mi, u nas przygotowujemy się do Wigilii. No tak. Zdarzyło mi się zobaczyć w tym roku śnieg. Nawet miałem okazję być z dzieckiem na sankach. Niezbyt dobrze to wspominam, bo myślałem, że połamała sobie rękę, ale to na szczęście okazało się niegroźne. Dzieci fajnie, nawet przy upadkach radzą sobie, że tak powiem, z tymi kontuzjami chyba lepiej niż chociażby ja, bo mi się gdzieś tam kiedyś zdarzyło zrobić No sobie krzywdę. to już historia, słuchaj, to już historia, żadnych kontuzji, widzę, że zdrowie jest, dopisuję, a więc oby tak dalej. Mam nadzieję, że Szymon też tam za bardzo cię nie męczy, bo ja go tu wymęczyłem, wiesz, że Szymon był moim gościem przed tobą. Wiem, słyszałem. Mówił, że jeszcze będziesz próbował mnie ściągnąć. Mówię, dobra, zobaczymy. Jak trafi w dobry dzień, w dobrą chwilę, to się zgodzę. Czyli trafiłem w dobry dzień. No tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o młodziarzy, no to jeszcze przecież była Asia u mnie, Fiodorow, prawda, też gościem, a więc tu mam całą kolekcję, można powiedzieć, w moim programie tych, którzy rzucają. Większy. Tak jest. Posłuchaj, dobrze, tak mówiłem, nie będzie lekko, ale też nie będzie jakoś ciężko, bo program ma być luźny, nie będę cię wypytywał o to wszystko, co wypytują w innych programach, czyli jak forma, czy czujesz, że to wszystko gdzieś tam dojdzie na odpowiedni moment. To oczywiście mnie interesuje, ale ja dam ci spokój. Chciałbym jednak dowiedzieć się o muzykę w twoim życiu. Czy w twoim życiu jest muzyka i jak jest ważna dla ciebie? Ja myślę, że muzyka jest w życiu każdego człowieka, a sportowca to już w ogóle. No, muzyka służy wielu rzeczom, chociażby zrelaksowaniu się, tak? To jest główny jakiś gdzieś tam element. Słuchamy muzyki dla przyjemności. Słuchamy muzyki po to, żeby motywować do treningu, tak? Czyli jest ciężki trening, bardziej rytmiczna muzyka, bardziej mocna. A żeby gdzieś tam wydobyć się dodatkową energię. No, słuchamy muzykę też. No, jak mamy jakąś chandrę, jak mamy jakieś problemy, ludzie słuchają też muzyki. Są piosenki na każdą okazję tak naprawdę. No, czy świętujemy, też jest muzyka. Także oczywiście w moim życiu również muzyka się znajduje. No dobrze, no to jak mówisz, że muzyka jest na każdą okazję, to ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że masz ogromny wachlarz tutaj, jeśli chodzi o wiedzę. Chociaż ja dopytywałem się, znaczy dopytywałem się, Artur Siódmiak mi napisał w komentarzu i w SMS-ie, na pewno będzie to. No ja będę tutaj słuchał tej twojej muzyki i ciekaw jestem, czy Artur Siódmiak, nasz król szczypiornistów, cię zna, król Artur. Dobrze. Słuchaj, no dobra, no to przenosimy się, bo ty jesteś oczywiście najmłodszym mistrzem świata, wiemy o tym, ale przecież do szkoły chodziłeś jak wszyscy, miałeś swoich rówieśników, mieliście swoją muzykę, czegoś słuchaliście w tej szkole. To czego Paweł Fajdek słuchał w szkole podstawowej? Jezus Maria, piosenka, która zapadła mi najbardziej w pamięci, jeśli chodzi o szkołę podstawową, to był chyba, nie jest to zbyt radosna piosenka, bo to był chyba 1.8L i jak zapomnieć. Pamiętam, że jechaliśmy nad morze na wycieczkę szkolną i po prostu dziewczyny zakochane w tym utworze śpiewały to jakieś miliard razy. Puszczając gdzieś tam z kasety, gdzieś namówiły kierowcę, żeby nam to puszczał. Po prostu dramat. Ja już po tej wycieczce tej piosenki w życiu nie zapomnę. Przez te bardzo długie podróżowanie sam się nauczyłem tekstu, nieświadomie, nie chcąc. No, okazało się po 10 latach, jak ktoś gdzieś to puścił, że znam tekst i to jest straszne. No, Chociaż to jest słuchaj, siła muzyki. jeżeli słuchałeś tego przez całą drogę nad morze, no to nie wiem dokładnie skąd jechałeś, ale myślę, że to no, parę Kawałek jest. kawałek jest. No to musiałeś zapamiętać całą piosenkę. No do koło brzegu chyba jechaliśmy wtedy akurat. Także jest kawałek, naprawdę. Słuchaj, 1.8L, jak zapomnieć? No. Tutaj oczywiście, może później troszkę zagramy. Ja postaram się znaleźć na szybko i zagramy fragment, żeby ci, którzy nie znają tego utworu, posłuchali, czego słuchały dziewczyny i ty w podstawówce. A później, jak już się przeniosłeś do szkoły średniej, do jakiej szkoły chodziłeś w ogóle średniej? Czy jeszcze miałem wcześniej gimnazjum?
bo to tak, gimnazjum jeszcze. Przepraszam, bo ja jestem. Do... U mnie nie było gimnazjum. Dobra, później jeszcze było gimnazjum. To co w tym gimnazjum? Więc teraz znów jest szkoła podstawowa i szkoła średnia, ale gimnazjum, wiadomo, też taki okres przejściowy. Później było technikum budowlane. No i później zacząłem studia, do tej pory staram się je skończyć, no jakoś tak. A gdzie było najwięcej muzyki? Gimnazjum, czy studia, czy szkoła średnia? To znaczy, ja już od gimnazjum zacząłem wyjeżdżać, bo tak naprawdę w pierwszej klasie gimnazjum zacząłem trenować. To nie było tych wyjazdów za dużo, gdzieś tam 2-3 obozy do roku, dwutygodniowe, przy okazji ferii, jakiś świąt i tak dalej. Ale już w technikum, no to na przykład w czwartej klasie, w klasie maturalnej, byłem raptem chyba 40 dni w całym roku. Bo jakoś tak miałem ułożone zgrupowania, że zdarzyło się, że jak wracałem do domu, to były na przykład albo święta, albo gdzieś tam tydzień ferii, więc nie do szkoły. I no mówię, ciężko było, ale ta muzyka pojawiała się od początku. Wyjazdy to jest przede wszystkim muzyka. Kiedyś nie było jeszcze internetu tak ogólnie dostępnego. Więc każdy gdzieś tam, czy płytę jakąś, czy jakieś MP3, bo wtedy już można było, jeszcze Winamp był taki fajny program, więc wszystko gdzieś tam się puszczało. No i też było nieraz zderzenie, bo nie dość, że z różnych stron Polski zjeżdżaliśmy się na jedno zgrupowanie, to każdy gdzieś tam miał swoją, powiedzmy, ulubioną muzykę, wykonawcę i tak dalej. No wiadomo, kiedyś jeszcze MTV królowało, czy później Viva. No ale nie było też tak, mówię, dostępu do tego wszystkiego. No ale słuchaj, no mi się już fajnie rozmawia z tobą, bo ty naprawdę masz wiele do powiedzenia. Czasami jest tak, że wiesz, że trzeba jednak... Czy ty też słyszysz te trzaski, czy tylko to u mnie jest? Przed chwilą, ale to nie wiem, czy nie ręką po prostu uderzyłeś, wiesz? No właśnie, coś mi tutaj dzisiaj chyba technicznie się stało, ale damy radę. Posłuchaj, no dobrze, no mówiłeś o podstawówce, to masz jakiś przebój, który pamiętasz, nie wiem, ze studiów? Pamiętasz jakieś juwenalia może? Jakąś imprezę? Przypomnij, czy byłeś na jakiejś imprezie w ogóle? Byłem raz na juwenaliach w Poznaniu, bo akurat wtedy mieszkałem w Poznaniu. No i był chyba koncert akurat Don Guralesco. Bardzo lubię. Ja generalnie jestem bardziej taki rapowy, hip-hopowy niż inne rodzaje. Oczywiście zdarza się też, chociażby przez to, że mieszamy się kulturowo na wyjazdach, ale całkiem fajnie było, naprawdę. Don Guralesco, wtedy nie pamiętam, która to była płyta, ale chyba akurat grał Betonowe Lasy Mokną, taka piosenka czy ludzie, nie wiem, czy Ludzie z Betonu nazywała się ta płyta, czy jakoś tak, ale w każdym razie jeżeli chodzi o juwenalia, no to jak najbardziej taki. No i pięknie, słuchaj, naprawdę. No, tutaj przed programem mówiłeś, że nie masz takiej jakiejś tej, ale tutaj widać, że świetnie się przygotowałeś. Pawełku, nie wiem, impreza, może nie będę to nawiązał do sportu, ale taki utwór, który zawsze ci towarzyszy, jak potrzebujesz się zmotywować. Masz taki utwór, który cię motywuje? Nie mam jakiegoś szczególnie jednego. To też jest tak, że z miesiąca na miesiąc tak naprawdę, a z roku na rok to już w ogóle muzyka ewoluuje i naprawdę wykonawcy co chwilę nagrywają nowe gdzieś tam piosenki. Też zależy od humoru, od nastroju. No, nieraz jest to muzyka elektroniczna, nieraz, no mówię, jest to hip-hop. I naprawdę nie mam takich kawałków, które namiętnie bym przed każdymi zawodami czy na każdym treningu gdzieś tam słuchał. Po prostu najczęściej puszczam jakieś radio, starając się też nie tworzyć żadnych playlist, nie uzależniać się od tego, co jest, tylko gdzieś tam puszczam sobie radio tematyczne, na przykład sam hip-hop, albo amerykański hip-hop, albo muzykę elektroniczną, albo jakieś tam, powiedzmy, party, impreza, albo jakaś, nie wiem, siłownia i tak dalej. Są takie też kanały. Dlatego, no mówię, dużo tej muzyki jest w moim życiu, ale staram się nie ograniczać. Okej. Okay. A czy masz taki utwór, czy się na przykład...
który, pytałem o to ostatnio też, przy którym się wzruszasz? Masz taki utwór, który na przykład słyszysz i masz takie miłe wspomnienia? No, trudne pytanie. Bardzo trudne. No, myślimy. To teraz coś tam trzeszczy faktycznie. No właśnie, powiem ci szczerze, specjalnie teraz przełączyłem, nasi słuchacze widzą tylko ciebie, bo ja tutaj staram się teraz szybko poprawić, bo no niestety czasami tak bywa, to jest wszystko live, a więc moi przyjaciele, którzy oglądają nas, wiedzą jak to jest, dlatego też mam nadzieję, że jednak to wszystko uda mi się tutaj naprawić. No dobra, to teraz posłuchaj, to teraz już jestem, wracam. Poczekaj, wracamy. Znaczy, ty jesteś cały czas, prawda? Ty jesteś cały czas, wszyscy cię obserwują teraz, ale już teraz tak. Jesteśmy we dwójkę. Czyli co, masz taki utwór, który cię wzrusza? Dla faceta pytanie o wzruszanie. Bardziej, jeżeli już miałbym mówić, był film, na którym płakałem. Nie mam pojęcia, co to jest za melodia, ale jest to gdzieś tam na pianinie wystukane parę nut, podejrzewam i być może jakiś tam instrument się pojawił, ale to bardziej okoliczności, które zaszły w danym filmie, sprawiły, że gdzieś tam się łza zakręciła. Rozumiem. Tak przy muzyce, tak średnio bym powiedział. Okay, ja do tych twardych. Nie będę, słuchaj, Pawełku, nie będę cię, bo słuchaj, nie chcę być też takim, że za chwilę powiesz, Szymon, no ten ucho, Boże, jak on mnie męczą, wyciskał ze mnie łzy, słuchaj, jakieś filmy przypominał, nie tak ma to wyglądać. Powiedz mi, romantyczna muzyka romantyczna, ballada romantyczna, może piosenka, z którą tańczysz ze swoją kobietą, prawda, jak się na przykład, wiesz, na jakiejś imprezie, którą lubicie razem. Masz takie coś? Ja generalnie na takie romantyczne kolacje to za bardzo nie mam czasu w życiu. Może jak skończę trenować, to będę miał ten czas, może gdzieś się zaczną pojawiać. Ale ostatnia romantyczna kolacja, którą akurat kojarzę, to przedwczoraj oglądaliśmy Poranek Kojota i tam Bryland zabrał Dominikę, no i puścił jej Enrique Iglesiasa, którego była fanem. Jak romantyczna kolacja, to Enrique. Czy są piosenki, do których tańczymy? Na przykład wiem to, czego tańczyłem raz w zeszłym roku na weselu z moją partnerką i na pewno był to Szymon Sobel. Chyba każdego dnia piosenka. Okej. Okay. Słuchaj. Całkiem fajna, naprawdę. Mi się podoba. Całkiem fajna, przypomniało ci się. Tutaj piszą do nas na YouTubie, jaka była najdziwniejsza impreza, na jakiej byłeś? Najdziwniejsza impreza, dobre pytanie. To najdziwniejsze pewnie nie pamiętam po prostu. A najgorsza, na jakiej byłeś? A najgorsza impreza, na jakiej byłem? Ciężko jest tak sobie teraz przypomnieć, ale... Nie chcesz nikogo obrazić, prawda? Bo możesz powiedzieć, że to było spotkanie z DJ-em Ucho na kanale Od Ucha dla Ucha. To taka impreza, gdzie ja się nie obrażam. Ale ja staram się nie chodzić na imprezy, które mogą okazać się złe po prostu. Aha, czyli wybierasz tylko dobre imprezy. I to jest piękna odpowiedź. Tak, dokładnie. Tylko... To jest piękna odpowiedź. Słuchaj, pamiętasz... Śmiało, bo przerwałem, przepraszam. Nie, mówię, że lepiej zostać w domu i dobrze się bawić, niż ryzykować, że coś może się nie udać. No. Tak jest. Pamiętasz pierwszą płytę, kasetę, jaką miałeś, swoją taką? Oj, Paktofonika, no to już myślę, że większość chłopaków w moim wieku gdzieś tam z mojego otoczenia była to Paktofonika, Kaliber, później jakiś Liro i tak dalej, to od tego się zaczynało. A jeżeli chodzi o inny rodzaj, to... POD, Limp Bizkit, Linkin Park i tak dalej. To są takie pierwsze... Już wszystko wiem. Już wiem, jaką muzykę. Lubisz naprawdę dobrą muzykę. Powiem ci szczerze, że wymieniłeś dobry hip-hop. No i tutaj jeszcze pozostałe. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję za odpowiedź. A teraz powiedz mi jeszcze,
koncerty. No ty jako sportowiec, no to raczej, no tutaj mam trudne pytanie zawsze dla sportowców i raczej ci, którzy już zakończyli swoją przygodę ze sportem, którzy bardziej teraz trenują, mają czas na koncerty. Ale czy ty miałeś czas i byłeś na jakimś koncercie? Pamiętasz jakiś koncert? Może pierwszy, może największy? No to największy, na jakim byłem, to był chyba 2018 rok. Był to, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale był Depeche Mode, było w Warszawie. I z obozu w Spale pojechałem na koncert, z koncertu pojechałem na Mistrzostwa Polski do Białegostoku i wydaje mi się, że był to 2018 rok. Tak jest. I byłem tam razem z ojcem i z kuzynem, którzy no są też wielkimi fanami i tak dalej. Ja również lubię Depeche Mode i no z wielką, ogromną przyjemnością naprawdę było tam być. Dobrze, a tutaj zobacz, naprawdę się dzisiaj rozpisują ci moi słuchacze. Nie jest ich wielu, bo ten odcinek, wiesz, jest w takim momencie, kiedy wszyscy są w pracy, gdzieś przygotowują się, ale później dopiero gdzieś to będą sobie oglądać, ale warto odpowiadać na pytania. Teledysk, do którego wracasz. Kojarzysz taki teledysk, który ci się gdzieś tam coś znowu mi tutaj zaczyna strzelać. Mam nadzieję, że za chwilę będzie dobrze. Teledysk. Może być kabelek, który się gdzieś obija, wiesz? To też tak no, czasami się zdarza. Coś mi się tutaj dzisiaj... Powiedz nam ten teledysk. Masz jakiś taki teledysk, który kojarzysz? Do którego wracasz? Ja myślę, że to będzie Michael Jackson i ten taki... o zmianach na ziemi, tam co była wojna i w ogóle te zwierzęta umierały i tak dalej. Aha, okej. Okay. Jak możesz. Ja myślę, że to jest jeden z takich teledysków, który najbardziej zapadł mi w pamięci. Mhm. Ja bardzo lubię teledysk, ten, który jest, to jest chyba Black or White, tak mi się wydaje. To jest z tą gitarą, to dziecko, co ten ojciec na fotelu siedzi, ten aktor i go wyrzuca, to jest dla mnie taki... który mi się najbardziej kojarzy. Spoglądam tutaj na moją playlistę, czasami tak, żeby zagrać to, o czym mówisz. Na pewno gdzieś mam ten utwór. Ja myślę, że dużo jest takich teledysków. Ja sobie lubię włączyć czasami, jak jestem w domu, jakieś hity lat 90., hity lat 2000. i tak dalej. Naprawdę fajna taka podróż. Dalej piosenki aktualne, dalej fajne i to jeszcze z teledyskami. Także już pomijając wszystkie te Shakiry, Gwen Stefani, Beyoncé, jak one tam na początku zaczynały, to jest masakrycznie. Miałem plakaty. Także... Plakaty miałeś, o. To powiem ci, że to rzadkość chyba, bo jak byli zawodnicy w twoim wieku, to plakatów już ja to miałem mnóstwo, wiesz, Sabrina, Samantha Fox, Jason Donovan, gdzieś tam Guns N' Roses, ale bardziej szedłem w te, wiesz, Samanty, Sabriny i tak dalej. To nawet tata często do pokoju wchodził, bo też chciał pooglądać plakaty. Ja, Shakira, Beyoncé, Jennifer Lopez, to są moje takie klimaty, które wisiały u mnie na ścianie. No nie powiem, że tylko przez wzgląd na twórczość, ale również na urodę. No. Słuchaj, nie będziemy już komentować tego, ale ja się z tobą zgadzam. Ja też, gdybym miał teraz, gdybym był w twoim wieku, pewnie też u mnie wisiałaby Shakira czy Beyoncé. Czy na przykład Rihanna. Chociaż Rihanna, no też nieźle. Chociaż teraz jeszcze jest wiele innych takich artystek, na przykład Ariana Grande. Nie wiem, czy kojarzysz Arianę Grande, ale polecam ci. Oczywiście. Teledysk taki na rowerze, jak jadą, wiesz? No takim, są takie, wiesz, ćwiczenia na rowerkach kobiety. To taki mój ulubiony, jakby ktoś chciał tutaj zapytać. Dobrze. Słuchaj, to teraz tak. Mamy już koncert, Depeche Mode, fajnie. Mamy już pierwszą kasetę, a polski artysta taki może na, nie wiem, twój ulubiony, taki jeden polski artysta, a może ten, który teraz obecnie, z tych współczesnych, opatrz, lecimy. To jest ciężka sprawa, naprawdę. Wybrać jednego, no oczywiście u mnie będzie to no hip-hop, tak? I teraz nie jestem w stanie wybrać jednego artysty. No może gdybym miał wybrać tak za całą twórczość, za to wszystko, no to PZ. No ale jak PZ, to od razu jest Sokół, to od razu jest masa innych ludzi i tak dalej. No, trudno. No ciężko jest.
Bardzo, Ale jest, bardzo, ale ale. zobacz, pierwsze co przychodzi ci do głowy to jest PZ, to jest Sokół, prawda? A więc oni gdzieś tam jednak kształtują ten twój muzyczny ten. Ja mam i płytę PZ-a i mam płyty, mam i Sokoła, bo też lubię. Siatkarz, Karol Kłos na przykład, on bardzo lubi Sokoła, nie? To powiem ci, bo znamy się od wielu lat z Karolem i też był moim gościem parę miesięcy temu. To Sokół też, to jest taki numer, nawet ma płytę. A masz jakieś płyty w ogóle w domu? Masz. W samochodzie. W domu nie mam jak słuchać, w domu wolę puścić telewizor z teledyskami albo na siłowni, jak jestem, to radio, ale w samochodzie mam płyty jak najbardziej. Nawet mam Dawida Podsiadłego, który jest za to na plakacie, także A jest, no jest, jest. tylko o, tutaj, tak, w tę stronę. Teraz Jest. widać Dawida. No, Dawid Podsiadło też jest tutaj gdzieś u mnie. Słuchaj, tutaj pełen koncert, z którego wróciłeś rozdrgany, pełen pozytywnych emocji. No, był Depeche Mode, prawda? Mówiłeś, że to jest koncert, który, na którym byłeś, a więc tutaj nie będziemy wyciągać więcej. No i takie pytanie, które też wysłałem ci przed programem. Chciałbym, aby nasi oglądający poznali, jakby poszli na imprezę do Pawła Fajtka, tak? Idziemy na imprezę, Paweł Fajdek zakończył karierę, jest 2043 rok, prawda? Wielokrotny mistrz świata, mistrz olimpijski i tak dalej i organizuje imprezę. To takie cztery utwory, które byłyby na playliście, jakbyś miał organizować. Cztery utwory, które byłyby na pewno. To słuchaj, przyznam się szczerze, ja przeczytałem tam niektóre te pytania, które się pojawiały, ale nie za bardzo, że tak powiem, się chciałem przygotować do tego, żeby też Chciałeś było być na ciekawe. radio. Tak, dokładnie. Więc tak na szybko myśląc, to myślę, że zaczęlibyśmy od Rockiego, od piosenki z Rockiego na początek Dobra. imprezy. I love that Zakończylibyśmy. anger. Tak. Zakończylibyśmy to może We Are the Champions, niech będzie. A co w środku? W środku może jakiegoś Leroya byśmy dali. Tam miał taką fajną piosenkę imprezową. Impreza. Tak. Z piątek tygodnia koniec i początek. Tak jest. To też są fajne, stare klimaty, ale jakże żywe po prostu. Jak najbardziej aktualne. No nie wiem, no i może coś, może Jeszcze jakiś jeden. Enrique, właśnie dla romantycznych uczestników imprezy. No. Nie, no ale głównie muzyka klubowa. Jeżeli imprezy, no to muzyka klubowa, wiadomo, też zdarzało mi się bywać na White Sensation akurat, bo była to O. impreza, na którą ja mogłem pojechać, bo była w takim okresie, że akurat nie byłem na wyjazdach, bo wszystkie Sunrise'y i Tomorrowlandy, na które zawsze chciałem pojechać, to niestety w pełnym moim sezonie nie mam możliwości się gdzieś tam wybrać, ale znalazłem swoją imprezę White Sensation we Wrocławiu. Byłem dwukrotnie nawet. To nie wiem, czy można zaliczyć to do koncertu, ale to był no, też Można, no niesamowity. oczywiście, no. Ale Niesamowity. słuchaj, mówisz hip-hop, a tu nagle White Sensation, a więc to jest po prostu, no w ogóle co, idziesz, zamykasz oczy i lubisz trochę tak też odpłynąć na chwilę. Nie, no to mówię, to też zależy od nastrojów. Ja lubię naprawdę dobrze się bawić No, White Sensation służy zupełnie czemuś innemu niż słuchanie muzyki hip-hopowej. No, żeby się rozerwać, myślę, że muzyka elektroniczna klubowa jest taką naprawdę fajną, bo ludzie przy tym się dobrze bawią, zapominają i tak dalej. No, koncerty hip-hopowe to zazwyczaj jest, że tak powiem, cały tłum uczestniczy w koncercie, wszyscy tak jakby są jednymi płucami i tak dalej. No, na muzyce, na takich imprezach typu White Sensation, Sunrise i tak dalej, tam liczy się towarzystwo, liczy się dobra zabawa, muzyczka sobie leci w tle, gdzieś tam nie jest tym takim głównym elementem tego, prawda? Więc to jest zupełnie coś innego.
Okej, okay. Tutaj wiesz co, piszą do mnie, że jakieś problemy są na Facebooku z naszą tą, ale oczywiście cały czas tutaj jest na YouTubie, a więc później udostępnimy tym, którzy mają jakieś problemy z Facebookiem. Myślę, że Paweł też udostępni gdzieś na swoim profilu i wtedy będzie rekord oglądalności odcinka od ucha dla ucha. No ale Paweł fajnie opowiada, ja myślę, że to jest kolejny dobry wybór DJ-a Ucho na gościa, który opowie o muzyce. Słuchaj, widzieliśmy się na balu mistrzów sportu, tylko ja nie pamiętam, czy ty tam tańczyłeś. I teraz pytanie o taniec. Czy ty lubisz tańczyć i czy masz taką piosenkę, przy której zawsze musisz być na parkiecie? No nie, nie. Jeżeli chodzi o tańczenie, to bardzo często impreza kończy się szybciej, niż mi ochota na tańczenie przychodzi. Ja lubię rozmawiać na imprezach. Ja się wytańczyłem jako dzieciak, wyskakałem się w klubach i naprawdę wystarczy mi. Ja wolę prowadzić konwersacje, wolę gdzieś tam nawiązywać nowe znajomości, tak jak zauważyłeś zresztą. To by się zgadzało. Gdybym tańczył, to byśmy się nie poznali. Także wszystko ma swoje priorytety. No dobra, okej. Okay. No to, ale ja tak pomyślałem jeszcze, jak będzie ten Tomorrowland, bo teraz wiesz, teraz wszystko odwołane, ale ja też mam takie wielkie marzenie, żeby do Belgii pojechać, bo to naprawdę jest no, niesamowite święto muzyki klubowej, prawda? To może zbierzemy się, bo tu jeszcze też kilku innych mistrzów ma ochotę na Tomorrowland, to może będę takim organizatorem, prawda? Organizatorem, zbiorę was wszystkich, załatwimy sobie jakiś tam dobry ten i pojedziemy do Belgii na Tomorrowland. No tak sobie ja teraz. Zgadzasz się, rozumiem. Oczywiście. Jak tylko będę już mógł, to jak najbardziej. Słuchaj, mamy kilka tysięcy świadków, a więc tutaj musisz teraz, wiesz, pytają, czy rozdajesz autografy. No myślę, że nie ma problemu. Jeśli masz wolne, to... Oczywiście. Na każdych zawodach ja zostaję chwilę też po starcie, staram się do kibiców gdzieś dotrzeć. No jest to przyjemne, nie ma w tym nic strasznego. Zdarza się gdzieś nawet, no mówię, w sytuacjach życia codziennego, nie wiem, w sklepie, na lotnisku, w samolocie czy w pociągu, zdarzają się takie sytuacje, też zawsze dam. No na chwilę obecną, wiadomo, jestem COVID niesympatyczny, się wszystko gdzieś tam ogranicza i też nabieramy dystansu, ale myślę, że tutaj nigdy nie miałem z tym problemu. Okej. Okay. Posłuchaj, no dobrze, to ja tutaj się oczywiście zgadzam z tym, że nie odmawiasz, bo nawet sam poprosiłem o zdjęcie i oczywiście, prawda? A więc nie było z tym problemu, otwarty, jak tylko ma chwilę Paweł Fajdek. Taki właśnie jest, a więc pytajcie dalej, jeszcze mamy chwilę, spojrzę na zegarek, masz trening chyba, tak? Chyba Szymon już tam czeka. Tak, mam trening, a jeszcze muszę iść do fizjoterapeuty, żeby się rozciągać. Dlatego nie będę cię tutaj przetrzymywał. Dowiedziałem się wszystkiego. Mam nadzieję, że nie męczę cię za bardzo. Jeszcze 2 minutki i 3 i cię puszczam na trening, bo też chcę, żebyś dobrze się przygotował z Szymonem. Piosenka od Pawła Fajtka dla wszystkich. Taka od ciebie, taka dedykacja. Poszukaj w głowie czegoś, może ci wpadnie coś przez całe życie, jakiś utwór, który byś chciał teraz. No, mamy 2 minuty, możesz przemyśleć to. Dobra, zaraz coś rzucę, znajdę, ale... A śpiewasz trochę? Śpiewasz? Lubisz śpiewać? Oj, ja chyba się do śpiewania akurat nie nadaję. Ja mam bardziej głos radiowy, bym miał taki normalny... A, radiowy, no tak, to słychać. A powiedz, a jakieś karaoke było kiedyś w życiu? A to myślę, każdemu się zdarzyło. No to co śpiewałeś, jak było karaoke? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale może, słuchaj, ja zawsze wychodzę, no teraz świętej pamięci już Krzysztof Krawczyk, zawsze ja na karaoke... Jest Krzysztof Krawczyk teraz w karaoke, także pozdrawiamy pana Krzysztofa. Piękny rejs i inne przeboje. Yes. No dobrze, poczekaj. A, tu jeszcze pytanie jest takie, przepraszam, że tak zaglądam, ale mam tutaj na każdym komputerze co innego. Z jakim artystą miałeś okazję najdłużej porozmawiać lub który najbardziej ciebie czymś zainspirował? Czy w ogóle znasz jakichś artystów? Rozmawiałeś z jakimś artystą? Hmm.
Nie no, zdarza się, też bywam na takich dziwnych niekiedy przyjęciach, koncertach, gdzie muzycy i tak dalej pojawiają się, więc gdzieś tam te rozmowy też są. Ale tu może zaskoczę wszystkich, bo na przykład nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, był kiedyś zespół Blue Cafe, była Tatiana Okupnik i to jest, myślę, że moja odpowiedź. Blue Cafe. Posłuchaj, to tam myśl nad tym piosenką, a ja tutaj szybko znajdę Blue Cafe, bo wydaje mi się, że Blue Cafe... Może pójdźmy Blue Cafe. Blue Cafe, ale teraz poczekaj. Blue Cafe, no tak... Może o, może taki fragment takiego utworu, może to pamiętają ci, którzy nas oglądają. Posłuchajmy fragmentu. Tylko to już jest chyba Blue Cafe, ale nie jest pan Mentira! To jest chyba już z nową wokalistką Blue Cafe, ale jeśli chodzi o to, co ty mówisz, to może ten kawałek, to jeszcze jest, no właśnie, to będzie od ciebie. Jesteś w Portugalii, ale jesteś na Półwyspie Iberyjskim, a więc też Hiszpania, to może posłuchajmy fragmenciku, bo ja bardzo, bardzo lubię ten numer. Mi corazón abierto está, si tú lo quieres te lo puedo dar, llevo tu sangre en mis brazos. To jest ten głos, prawda? Ona ma, to jest jednak... Naprawdę, to jest... ja byłem pod wrażeniem. Okej, czyli odpowiedź jest, dziękujemy za zapytania, mamy piosenkę od ciebie, podstawówka była, tutaj to było, były cztery, playlista była, kaseta była, koncert był, romantyczny Enrico Iglesias, piosenka Blue Cafe na koniec, Tatiana. No słuchaj, wszystko nam powiedziałeś. Wiemy wszystko tak? O czterokrotnym mistrzu świata, naprawdę. Dużo wiecie, już dużo. Ale wiesz co, poczekaj, jeszcze, poczekaj. A w twoim domu może, a twoi rodzice czego słuchali? Bo ja właśnie, no historia, no może ty grasz na jakimś instrumencie, może twoi rodzice byli muzykami? Nie, 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 nie. Ja mam paluszki takie bardziej nie do grania niż do grania, ale no mówię, ojciec jak najbardziej Depeche Mode, Jean-Michel Jarre się pojawiał, co tam jeszcze było? I warto cię za język pociągnąć, bo tak się jeszcze wyciąga. Jeszcze Jean-Michel Jarre, prawda? Jeszcze to. Coś tam się w tym życiu jakieś pojawiało. Te włoskie takie hity też gdzieś tam były. Jakieś, no jeżeli chodzi o polskie, to wiadomo, gdzieś tam były. Kasia Kowalska też bardzo lubiłem. Co tam jeszcze było? Przypominam sobie te kasety, które tam gdzieś tam w tym maluchu, czy później polonezie leżały. To miałeś to samo co ja. Ja miałem czerwonego malucha i białego poloneza. To my mieliśmy czerwonego malucha, żółtego malucha i później jakieś ze dwa polonezy, takie też ciemne bardziej. A, no widzisz. Czyli podobnie. Słuchaj, dobrze, Pawełku, nie będę cię męczył, bo nie chcę też, żeby ten dzień był dla ciebie jakimś ciężarem później. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. To naprawdę była bardzo fajna rozmowa. Dziękuję wszystkim tym, którzy pytali Pawła. Oczywiście to wszystko będzie dostępne na YouTubie i na Facebooku. A dzisiaj jeszcze powiem tylko, co zagram, bo dzisiaj urodziny ma Andrzej Dąbrowski. Postanowiłem zagrać płytę Andrzeja Dąbrowskiego, bo Pawełku zawsze na koniec w tym programie prezentuje jedną z płyt winylowych. Akurat dzisiaj Andrzej Dąbrowski, Do zakochania jeden krok. Taka płyta dzisiaj poleci już za chwilę. Paweł, trenuj. Trenuj, nie poddawaj się, jesteś wielki, jesteśmy z tobą. Oczywiście muzyki słuchasz fantastycznej, słuchaj jej cały czas, bo ona też pomaga czasami się wyciszyć, skoncentrować, uspokoić, czy też zmotywować do działania. Dziękuję ci bardzo, Pawle. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia pewnie. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej. Szanowni Państwo, no, moim gościem był dzisiaj Paweł Fajdek. Jak widzicie, muzyka. Jakbym tak pogadał jeszcze z nim przez godzinę, to myślę, że jeszcze by wyciągnął kilka fantastycznych utworów gdzieś tam z swojej głowy, które pamięta. Ale miło, że powiedział, że dziewczyny grały 1-8L w szkole podstawowej, jak jechali
na wycieczkę do Kołobrzegu. No cóż, podobno gdzieś tam jakieś problemy dzisiaj na Facebooku, ale przecież jesteśmy też na YouTubie. No dobrze, to już za chwilę. Gramy Andrzeja Dąbrowskiego, 83 lata, dzisiaj kończy urodziny. No słuchajcie, rajdowiec, kierowca rajdowy, ja nawet nie wiedziałem, ale kierowca rajdowy, perkusista i również wokalista. Do zakochania jeden krok, ten utwór już za chwilę i oczywiście trzy inne z tej świetnej płyty. Zapraszam już za chwilę. I już jesteśmy z płytą, którą dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że Paweł Fajdek powiedział to wszystko, co chcieliście usłyszeć. Czego słucha, przy czym się bawi, czy ma jakieś imprezy, które źle wspomina. Raczej wybiera te, które są dobre. Tylko na takie chodzi. No dobrze. Andrzej Dąbrowski, gramy, nie gadamy, bo przecież teraz czas na muzykę. Miesiące mija rok, prawdziwe życie mija nas o krok. I z tym nam dobrze jest i nie jest, i niby nic nie dzieje się. Świat nam nie wadzi, lecz przez cały czas coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas. Co było ledwie nutką rzewną, zmienia się w pewność tego, że do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Potem znowu codzienności kurz i zakochanie też za tobą już. I tylko jedno masz ze świata, niezmienną pewność własnych wad. A potem braku zdarzeń znów masz dość i znów się zamiast marzeń zjawia ktoś. Ma imię, adres, kolor głosu i już nie sposób oprzeć się. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Dopóki się splatają ręce, dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok.
tyle raz, zna ten świat, ale żadna z nich mnie nie przekona. Tylu ludzi już mówiło słowa kocham cię i ty. Słuchamy dzisiaj, czasami to się zdarza, kochani, na żywo ten mikrofon, trzeba jednak pamiętać, no ale tak to jest, kiedy w tym naszym mini studio jestem sam. Dobrze, Andrzej Dąbrowski, 72 rok, do zakochania jeden krok. Tutaj jeszcze mam taką małą notatkę z tej płyty, ja oczywiście polecam wszystkim, bo to jest fantastyczny album. Tak pisali w 72 roku. Nareszcie otrzymujecie, drodzy Państwo, płytę, na którą czekaliście długo i na pewno z niecierpliwością. Do zakochania jeden krok. Piosenka roku 71. Zobaczcie, ile to już lat i cały czas ten przebój gdzieś się pojawia. No i oczywiście tutaj warto powiedzieć, że zawsze marzyło się śpiewanie Andrzejowi. Oto spróbował swoich sił podczas pobytu w Skandynawii. Wypadło całkiem nieźle. Na szwedzkiej płycie z zespołem Michała Urbaniaka Andrzej Dąbrowski wystąpił w podwójnej roli perkusisty i wokalisty. No, człowiek ma mnóstwo talentów. Pamiętajmy też, że Andrzej to on, wielokrotny mistrz dziennikarzy rajdowych w rajdowych mistrzostwach kraju. No i też wicemistrz z 57 roku. Przekładamy płytę na drugą stronę. Przekładamy płytę na drugą stronę i zagramy jeszcze tradycyjnie dwa utwory. Dwa utwory, chwila na przetarcie. A jeśli chodzi o gościa, który nas zaszczyci obecnością w czwartek o godzinie 17:33-45, to będzie człowiek, który gotował dla Jacka Bąka, dla Jacka Krzynówka, dla Tomka Wałdocha, dla wielu fantastycznych piłkarzy, był naszym mistrzem, czy jest mistrzem kuchni, ale był szefem kuchni reprezentacji Polski, Robert Sowa. Robert Sowa troszkę nam tutaj pomiksuje, zobaczymy, jaki przepis na udaną imprezę przekaże nam Robert. O nim za chwilę, a teraz jeszcze Andrzej i zerknijmy może piosenkę Jej portret. Tak jest, to jest piękny utwór Andrzeja Dąbrowskiego, specjalnie dla tych, którzy dzisiaj oglądają nas na YouTube, bo podobno na Facebooku jakiś mały problem, ale wszystko naprawimy. Gramy.
jesteś nawet sama ty. W tańczących wokół ciemnych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasja samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Będziesz talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Andrzej Dąbrowski. Takiego artystę wybraliśmy na dzisiaj, bo jak mówiłem, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. 83. urodziny. Gramy płytę z 72 roku, a już teraz chciałbym was zaprosić. Zerkam jeszcze za okno, ale cały czas sypie. To jest niesamowite, słuchajcie, śnieg. No i wyjdę i pewnie trzeba będzie odśnieżać samochód. No dobrze, ale to tak na marginesie, bo przecież tutaj jest gorąco. Andrzej Dąbrowski, za chwilę jeszcze jeden utwór. Ja tylko przypomnę, że w czwartek o godzinie 17:33:45 moim gościem będzie Robert Sowa. Robert Sowa przygotuje nam przepis na udaną imprezę. Zobaczymy, co tam wymiksuje, co na początek, co dodana gdzieś tam na to rozkręcenie, prawda, później na tą najlepszą część imprezy, czyli na te hulańce w środku i na koniec na wyciszenie. Zobaczymy, jaki to będzie przepis. Robert Sowa moim gościem. Ja już się cieszę, bo z Robertem przeżyłem fantastyczne chwile na koncertach Polskiego Radia Lato z radiem. Zerknę jeszcze tylko, bo chciałem parę pytań. To sprawił rytm. No to zagrajmy numer 9 z tej płyty. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tego, żeby dzisiaj właśnie posłuchać Andrzeja Dąbrowskiego. Co się stało, że tak mało nam dziś potrzeba? Cztery ściany, piec malowany kolorem nieba. Co sprawiło, że wyśniło nam się to wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko.
to sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nagle świat nam z oczu znikł. Osamotnionym na parkiecie i na świecie samym tak. Nie potrzeba więcej przecież od zarytu warg. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że wtedy świat nam z oczu znikł. I zapodziały się gdzieś słowa i bez słowa nadszedł świt. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. Przeminęły, przefrunęły jak ptaki lata. Odmieniły, poplątały rysunek świata. Co się stało, że choć mało wciąż mamy wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt, że kiedy chcemy, potrafimy, by nam świat przed oczu znikł. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt, że kiedy chcemy, potrafimy, by nam świat przed oczu znikł. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. Takim skocznym utworem żegnam się dzisiaj z wami. Dziękuję wszystkim, którzy cały czas oglądają program Od Ucha dla Ucha. Ja się bardzo cieszę z każdej osoby. Tak jak mówiłem, jest to taki mój sposób na pandemię i już trwa prawie rok. Andrzej Dąbrowski wędruje do okładki. Proszę bardzo, płyta już schowana. Ja zachęcam wszystkich, oczywiście wydawnictwo Warner Music Poland. Czwartek, jestem, czekam. Ilu nas będzie, ile nas będzie, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem będzie jedna osoba więcej. Takie jest moje ciche marzenie. Robert Sowa i DJ Ucho zapraszamy już na czwartek na godzinę 17:33 i 45 sekund. A dzisiaj życzę uśmiechu na cały dzień.